wracamy do tego. Tak? Ale na zielono. Szpital w Starachowicach to jedno z tych miejsc, które interesowało nas od bardzo dawna. Ogromny, opuszczony kompleks skrywa w sobie wiele mrocznych tajemnic. Idealne miejsce do nakręcenia przerażających scen rodem z horroru. Miejsce na mapie Polski, które musieliśmy zbadać. Wiele informacji w internecie, jak i doświadczeń różnych grup urbexowych wskazują, że we wnętrzu szpitala dzieją się trudne do wyjaśnienia rzeczy. Po zmroku w murach kompleksu słychać niepokojące krzyki, a nawet płacz dzieci. W środku obiektu można również znaleźć dziwne i mroczne zdjęcia niewiadomego pochodzenia. Na zewnątrz szpitala można dostrzec sylwetki postaci wpatrujących się z okien mrocznego kompleksu. Czy są to dusze dawnych pacjentów? W krótkiej zapowiedzi odcinka mogliście już zobaczyć, że w tym szpitalu naprawdę dzieją się niewyjaśnione zjawiska. Pora opowiedzieć wam tę historię od samego początku. Zabite łyskami. Piwnicy tutaj nie ma. Tutaj Piotrek był oddział dla dzieci. Tam w Starachowicach ogromny obiekt, jeden z tych największych, w jakich kiedykolwiek byliśmy. Oczywiście szpital w Raciborzu również był bardzo duży. Ten rozmiarami przypomina ten w Raciborzu. Plan pierwszy jest taki, żeby
przejść ten ogromny kompleks. Najpierw w miarę cały, jeżeli to będzie możliwe, i wyhaczyć te miejsca, które okażą nam się najbardziej dogodne do tego, żeby przeprowadzić tam różne eksperymenty, a także sesje. Także na razie szybki rekonesans. Musimy to w miarę sprawnie obejść, sprawdzić i będziemy przechodzić do rozstawiania kamer, monitoringu i przeprowadzenia eksperymentów. Tutaj jest pozostałości po osobach, które zaczęły się tutaj bawić. Dziwne rzeczy. Oraz dziwne zdjęcia. Jest ich więcej z tego, co wiemy. Nie wiemy, przez kogo są tu zostawione, kiedy. Sprawdźmy obecność kamieni. Ta winda już nie pojedzie. Zobaczymy, jesteśmy ciekawi, co tutaj się uda nam zarejestrować, czy cokolwiek. No bo w internecie słyszeliśmy, że różne rzeczy udało tutaj się zarejestrować. A propos tego, że jesteśmy na oddziale chorób dzieci. Podobno były grupy, które zarejestrowały tu coś, co mogło przypominać płacz dziecka. Nie wiem, czy to słyszycie, ale dzisiaj na zewnątrz trochę pada. Kropi zaledwie. Może to oczywiście troszeczkę komplikować odbiór tego, co słyszymy, i wyobraźnia dodatkowo sobie dopowiadać jakieś dziwne odgłosy, szmery, styknięcia, ale my mamy na to uwagę, że coś takiego może się tutaj dziać i możemy to słyszeć. Pierwszy projekt od jakiegoś czasu i od razu taki wielki obiekt. Coś, na co czekaliśmy i mamy nadzieję. Jest godzina, nie wiem, czy to zobaczycie. Nie będzie ostro. Jest godzina 16 po północy, więc miejmy nadzieję, że jeżeli coś ma się tu zadziać, to zadzieje się niedługo. Sprawdzamy każdy możliwy krok. Każde możliwe miejsce za kanałem, żeby spróbować znaleźć coś ciekawego na początek. Coś, co nas w danym miejscu może przykuć na dłużej. Jakieś zdjęcie, jakieś malowidło, jakaś oznaka czyjejś obecności. I wtedy zdecydujemy, gdzie rozstawiamy sprzęt dalej. Musimy dodatkowo uważać, bo jak widzicie, albo nie widzicie, po drugiej stronie okna widać światła domostw, mieszkań. Także musimy dodatkowo uważać na to, żeby nie zwracać na siebie zbyt dużej uwagi. Chłopaki się trochę oddalili. A w pojedynkę eksploracja takich miejsc zakamarków tak ogromnego szpitala może sprawiać ciarki. Ta adrenalina, która powraca do nas co jakiś czas.
kiedy znów wznawiamy projekty, to jest coś, czego nie da się zapomnieć. I szuka się tego więcej i więcej. Nie jestem pewien, gdzie poszli. Czy na górę. Zaczynam się czuć trochę niepewnie, bo ich nie słyszę. A to jest naprawdę ogromny obiekt. Coś niesamowitego. Kto ryzykuje, ten nie żyje. Nie ma ich tutaj. Nie ma ich tutaj. A ja nie mam krótkofalówki. Można powiedzieć, że zgubiłem ich już na samym początku. Co nie jest niczym. Już dreszczyk emocji na samym początku. Zgubiłem was, poszedłem na górę. Tak, możemy tak, tam już nic nie ma. Jest chyba tutaj biegło, ale nie ma nic. Możemy iść na górę. Kurde, strasznie duży jest ten szpital. Bardzo duży. Ale powiem wam, że jakoś tak byliśmy w kilku tych szpitalach, ale ten mnie jakoś tak, nie wiem. Mam jakieś takie, podekscytowany jestem tym szpitalem. Podekscytowany, jakieś takie, że tak dużo rzeczy się zachowało. Powoduje, że on jest taki wyjątkowy. Kto nie ryzykuje, ten nie żyje, panowie. Ale w momencie, w którym się rozłączyłem na chwilę, zgubiłem was. To jest taki klimat, czuć klimat tego miejsca. No, był jeden moment. Wydaje mi się, że... Niektóre drzwi są zamknięte. Wydaje mi się, że mi się coś przewidziało, ale trochę było krzywdy. Bo chyba to patrzyłem w swój cień na końcu korytarza, ale później tego cienia nie było. Pa, sprawdź termin ważności karty. Należy ją wykorzystać do 2005 roku. Kierunkowe jeszcze. Nie mogę znaleźć tego miejsca z tą wanną. We krwi. Słucham? To była chyba wanna. No pewnie tak. To jak jest łazienka, to może wtedy... Wszędzie. Wiesz, może by było ok. Nie wiem, dlaczego ludzie chcą tak usilnie zrobić z takich miejsc nawiedzone albo jakieś takie rzeczy.
tutaj nie ma żadnego miejsca. O, jest, znalazłem. To jest jedno z tych miejsc, które widzieliśmy na filmie z zdjęcia. A tego graffiti nie było. Nie. No i dobra, ale to jest takie dziwne miejsce. Co to było? Taka jedna wanna. To jest wciąż oddział dziecięcy? Chyba nie. Nie. Dobra, zapamiętajcie to. Okay. Wrócimy tutaj, wykorzystamy. Wszystko piętro, tak? Firanki się zachowały jeszcze. Tak wygląda, jakby to było na dzieci. Naprawdę. Ogromny. Jedna? Na pewno. Musimy mieć i tak zostawione do tego. Halo? Gdzie to mogło być? Które? Halo? Jesteś tu z nami? Sprawdźcie drzwi, które skrzypią. Halo? Daj jeszcze raz znak, jeśli możesz. Porusz drzwiami, jeżeli tutaj jesteś. Mogły to być te drzwi? Nie skrzypią. Te się nie ruszają w ogóle. No, zaczyna się robić ciekawie. Być może ten szpital ma coś w sobie. Widzicie? Tak jak zapowiadaliśmy, no my od razu reagujemy na takie rzeczy. Od razu staramy się podchodzić, sprawdzić, co to może być. Tak, chyba tak. Wydaje mi się, że to mogły być te. Nie te. Te. Tylko, że nie ma przeciągu, a one dosyć ciężko się poruszają. W
Więc na pewno zostawiamy tu kamerę. A ja jeszcze zrobię jedną rzecz. Wykorzystamy w tym miejscu nasze nowe urządzenie. Flux. Który być może pomoże nam w uzyskaniu jakichś odpowiedzi. Jeżeli byłeś bądź jesteś w tym pomieszczeniu, podejdź do tego urządzenia. Podejdź do niego z jego lewej strony, jeżeli jesteś tam wciąż. Zapal je na zielono. Czy wiesz, że jesteś duchem? Jeżeli tak, podejdź z drugiej strony, zapal je na czerwono. Jeżeli nas rozumiesz, widzisz nas, słyszysz, podejdź z drugiej strony. Zapal na czerwono urządzenie, które widzisz. Czy teraz, w tym momencie dowiedziałeś się od nas, że jesteś duchem? Bo my cię nie widzimy. Jeżeli tak, zapal urządzenie na zielono. Podejdź z jego lewej strony. Z tej, którą wskazuję. Czy to ty wywołałeś poruszenie drzwi, które słyszeliśmy przed chwilą? Podejdź do urządzenia. Zapal je na zielono. Czy byłeś w środku? Stań po stronie urządzenia, po tej samej, po której my stoimy. Stań naprzeciwko nas. Jeżeli wciąż jesteś w tym pomieszczeniu, wtedy to urządzenie zapali się na zielono. Daj nam znak. Czy jesteś mężczyzną? Stań po naszej stronie. Czy przebywałeś w tym szpitalu? Czy leczyłeś się w tym szpitalu? Zapal tą samą lampkę. Czy umarłeś w tym szpitalu? Zapal tą samą lampkę, jeśli tak. Jeśli nie, podejdź z drugiej strony. Może też potrzebuję trochę energii, żeby odpowiadać na pytania. Spróbuj, czy coś... Teraz do ciebie podejdę.
Nie bój się. Tylko sprawdzić, że położę to z tyłu i odchodzę. Chciałbym ci zadać jeszcze jedno pytanie. Tylko chciałbym również bardzo jasnej, konkretnej odpowiedzi. Czy chciałbyś nam coś przekazać? Podejść do urządzenia, jeżeli tak. Stań naprzeciwko mnie w tym pomieszczeniu, jeżeli tak, obok urządzenia, które widzisz. Powiedział, że jest mężczyzna. Jeżeli chce Pan, żebyśmy stąd odeszli, proszę po raz ostatni stanąć obok tego urządzenia, naprzeciwko mnie. Jeżeli wciąż Pan tu jest i chce Pan spokoju, proszę zapalić zielone światło. Czy grozi nam tu jakieś niebezpieczeństwo? Proszę stanąć po stronie urządzenia, które wskazuje. Jeżeli nie, proszę stanąć po drugiej stronie urządzenia. Dać nam jakiś znak. Czy jesteśmy tu bezpieczni? Czy jest to ktoś tutaj z nami wciąż? W tym pokoju? Nie wiem, ale sytuacja wygląda następująco. Nie zdążyliśmy rozłożyć jeszcze wszystkich kamer.
Byliśmy w trakcie rozkładania Orlu, gdy usłyszeliśmy właśnie ten dźwięk przesuwających się, skrzypiących drzwi. No i postanowiliśmy szybko zareagować. Włączyliśmy nowe urządzenie Fluxa, które dało dwie jasne, wydawałoby się, odpowiedzi. Nic poza tym, dlatego zostawiliśmy tutaj kamery Full Spectrum. Dwie kamery już Orlo na korytarzach, które będzie monitorował Michał. Będzie blisko Fluxa, więc jakby coś się działo, to będzie nam dawał znać przez krótkofalówkę. My w tym momencie uruchamiamy SLS-a. Sprawdzimy jeszcze to miejsce, te drzwi, to pomieszczenie i będziemy starali się przejść do innych pomieszczeń i spróbowali coś innego zarejestrować. Być może to coś da nam jakiś znak jeszcze w innym pomieszczeniu, podąży za nami. A jeżeli nie, może czeka na nasze odejście, oddalenie się. Wtedy Michał coś na pewno usłyszy, zarejestruje, no i będzie nam dawał znać. Kamera spierdoliła z parapetu, bo przestało nagrywać. Słyszałeś? No, wtedy też takie było. Zielone. Spadła? Trzeba je zobaczyć zaraz, tylko poczekaj. Odsuń się. Dalej. Czy jesteś tu z nami ponownie? Możesz zamigać zieloną diodą? Możesz dać nam znać ponownie o swojej obecności, żebyśmy byli pewni, że to ty. Czy to ty zebrałeś siły, żeby zrzucić kamerę, która jest na wyższym piętrze, zaświeć na zielono? Stań koło urządzenia. Czy grozi nam tu niebezpieczeństwo? Jeżeli tak, stań po prawej stronie, po tej, której stoję ja, i zaświeć urządzenie na czerwono. Czy coś nam tutaj grozi złego?
Prosimy Cię o znak, a uszanujemy go i stąd odejdziemy. Jeżeli chcesz nas przed czymś ostrzec. Daj nam znak, proszę. Zapal urządzenie na czerwono. Zapal jeszcze raz urządzenie na czerwono. Zbliż się do niego po jego prawej stronie, po tej, po której jestem ja. Jeżeli jesteś w tamtym pomieszczeniu, stań naprzeciwko mnie. Zastanawia. No bo zawsze staramy się korzystać z kilku wariantów, kilku urządzeń. I chociażby te odpowiedzi wydawały się logiczne, układały się w jakąś całość, to na przykład K2 nie reaguje. Czy możesz zaświecić jeszcze raz urządzenie na czerwono w tym momencie, jeżeli nie jesteśmy tu bezpieczni, jeżeli coś nam zagraża i chcesz, żebyśmy stąd odeszli. Stań naprzeciwko mnie i zapal jeszcze raz urządzenie na czerwono. Zbierz siły, jeżeli możesz, zapal jeszcze raz urządzenie na czerwono. Daj jakiś znak w jakiejkolwiek chwili. Musimy iść zobaczyć tą kamerę. Zobacz. Nie, no nie miała prawa spaść. Jest dźwięk z tej kamery? Nie. Ale było to słychać. Dobra, idziemy na górę. Radek, idziemy na górę, sprawdzić to. A co, a macie, jakie jest ostatnie nagranie? No jak spada lampa. Spada? No. Pokaż. Dobra, chodź na razie to poprawnie. I z Radkiem. Chodź na górę. Działałeś sobie? No nie brakuje siatek. Czasem wyłapuje, a czasem nie. Pokaż to nagranie, które.
Dobra. Tam jest moja latarka, macie jakąś latarkę? No. Jesteście? Co jest? Co jest? Coś tam w tym pomieszczeniu na dole usłyszałem. Schodzimy. Nie wiem, jesteś w tym szpitalu, co przyprawia o ciarki, których dawno nie miałem. Tutaj, w tym pomieszczeniu. Niemożliwe. Szurnięcie tu usłyszałem. Tak. Jak szliście generalnie, chodziliście górą, to tu było coś takiego. No dobrze, jestem tutaj, z tobą, w tym pomieszczeniu. Słyszymy, że coś tu się co chwilę dzieje. Coś słychać. Jestem tutaj. Możesz mi coś przekazać.
Jeszcze raz, jeżeli staniesz koło mnie, w tym miejscu, w którym wyciągam do ciebie rękę, to to urządzenie zamiga na czerwono i da mi znak, że jesteś tutaj ze mną. Możesz koło mnie stanąć? W tym miejscu, gdzie moja dłoń? Wpłynąć na urządzenie? Jestem blisko, jeżeli coś chcesz mi przekazać. Podejdź. Stań koło mnie. O, jest coś tutaj. W którym miejscu? Na wannie. Siedzi tu przed tą wanną już od kilku minut i znika. Znowu się czuł. Ty, a to jest stanie było być pająka? Nie, jak pająka. Ze szkieletem człowieka? Ciężko go złapać, ale już jest od kilku minut. O, czekaj, przyniosę. Co jakiś czas się pojawia.
O, już go nie ma. No, Piotr. A się nie zepsuł? O, jest. Możesz dotknąć antenę REM-poda, urządzenia, które świeci? Mhm. Dotknął. Widzisz? Stricte widać rękę, jak dotyka, patrz. Widzisz? Możesz złapać urządzenie, żeby zamigało inną lampką? Dotyka cały czas. Ale jeśli ty może dotknij, może nie działa. Bez próby, bo wzrastało tak jakby. Weź dotknij antenę. A no, możesz zrobić tak jak ja, dotknąć anteny swoimi dłońmi. Może nie. Dotknij anteny REM-poda. Urządzenia, które jest przed tobą. Jeżeli chcesz nam coś powiedzieć, dotknij urządzenia, które jest koło ciebie. Zamigaj lampkami. Wyciągnij rękę, tak jak teraz. Bliżej. Bliżej anteny. Bliżej urządzenia. Ale dotyka, ale nic się nie dzieje. Może... Nie wiem. A co to się teraz dzieje? Wpływasz na nas? Czy możesz wpłynąć również na urządzenie koło ciebie? Które świeci na czerwono? Bo to czerwono. Podnieś prawą rękę i dotknij tego urządzenia. Nie, cały czas coś słyszałem w prawej stronie. Na tym portalu. Tak, ale to wiesz. Tak jakby bawił się i... Może dziecko do końca nie wie, co z tym zrobić. Wyciągnij rękę. Pobaw się tym urządzeniem. Przesuń je. Trąć je, trąć antenę. Zbliż dłoń do czerwonej lampki. Możesz je zniszczyć. Zrób nam psikusa. Możesz nim rzucić. Możesz je uderzyć. Możesz je kopnąć. Zrób cokolwiek. Patrz pan teraz co robi. Ze wszystkich stron. Widzisz? Wiem, że chcesz kopnąć to urządzenie. Może ci się nie podoba, zrób to.
To już jest coś widać? Tak. Przestraszył się. Postawiliśmy koło ciebie nowe urządzenie, być może bardziej czułe. Jeżeli możesz podejść do niego, dotknąć go w którejkolwiek stronie. Ono da nam znać, że jesteś obok nas. Stań obok tego urządzenia, które miga na niebiesko. Ręką mi dotknij. Dotknij, porusz. Jeżeli jesteś tutaj z nami. Jeżeli się nudzisz, to dotknij tego urządzenia. Pobaw się nim. Zaraz będziemy musieli iść. Tak, tak, bo już nie wrócimy. Mamy niewiele czasu. Daj nam znak swojej obecności. Pobaw się z nami. Wiemy, że coś tu jest, że ktoś tutaj z nami jest. Czy to ty przez ten cały czas? No to we dwoje dotknijcie. Dajcie znak, jedyny znak, a odejdziemy. Zostawimy was w spokoju, jeżeli nie chcecie, żebyśmy tu byli. Ale dajcie nam jedyny znak, że tu jesteście, że to wy, choć was nie widzimy. Dajcie świadectwo swojej obecności tutaj, wszystkim. Czekamy. Ostatnia minuta. Macie jeszcze okazję. Dawaj. Żeby dać o sobie znać. My zaraz wszystko wyłączymy i będziemy musieli jechać. Chociaż daj na zielono, jeżeli jesteś tutaj, to wystarczy, że ustaniesz po lewej stronie. Zaświeć na zielono, a odejdziemy. W Stachowicach na tę chwilę godzina 3:07. Przyjeżdżając tu chyba nie spodziewaliśmy się, że tak to się wszystko potoczy, tak to się wydarzy tutaj w tym miejscu. Nie dawaliśmy aż tyle wiary temu miejscu, a jednak nie byliśmy w stanie
dokładnie rozmieścił wszystkich kamer, bo po prostu działo się dużo interesujących rzeczy. No na pewno jakieś dziwne poruszenie drzwiami na naszym nowym przyrządzie odczyty już na samym początku, odpowiedzi na pytania, na SLS-ie też dużo ciekawych nagrań. No i jest to oglądać. Zobaczymy, co przyniesie sesja IVP, być może coś. No i co zarejestrowały kamery podczas naszej nieobecności w korytarzach czy innych pomieszczeniach. Tak jest. Także na chwilę zostawiamy ten pas z tym, co sami doświadczyliśmy. Opowieści było dużo, legend było dużo. Co prawda żadnych dziwnych krzyków, płaczów nie usłyszeliśmy, ale to nie zmienia faktu, że ten projekt chyba możemy zaliczyć do jednych z takich ciekawszych. Na pewno. Kolejny szpital, no nie działo się. Także zobaczymy, co jeszcze przyniosą kamery i nagrania, a wy już macie jakby to podsumowane. Także z tego miejsca mrocznego, ciekawego, interesującego miejsca żegnamy się i do zobaczenia. Kolejny.